Dzisiaj spotykamy się z Krzysztofem Florczykiem, studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim, a porozmawiamy dzisiaj o Chinach i Twoim projekcie, którego jesteś koordynatorem. Co to za projekt w ogóle? Jest to projekt między dwoma uniwersytetami. Z jednej strony jest to Uniwersytet Warszawski, nasz Wydział Prawa, a z drugiej strony to jest Uniwersytet w Chinach, w Pekinie, Uniwersytet Nauk Politycznych i Prawa. Skąd u Ciebie jest zainteresowanie Chinami? No, zainteresowanie Chinami wzięło się na początku od opowieści mojego kolegi, też z Łomży, podróżnika, Igora Chojnowskiego, który tam się wybrał. Postanowiłem zgłębić trochę temat, bo wydawało mi się, że pojechać tam raz to jest trochę za mało. Chciałem dowiedzieć się czegoś więcej i zapisałem się na intensywne kursy językowe w wakacje 2013 roku, także już jakiś czas temu. No i tam poznałem pana, też tutaj, który pochodzi z naszych rejonów, pan Algierd Uziębło. W taki sposób było to prowadzone, że postanowiłem pójść za ciosem, nie zostawić tego, nie zmarnować. Znalazłem odpowiedni projekt, odpowiednich ludzi, odpowiednie koło naukowe, którego dzisiaj jestem prezesem na Uniwersytecie Warszawskim. I zacząłeś działać. I zacząłem działać i działamy. Działamy coraz prężniej. Po pierwszej edycji naszego forum została nawiązana współpraca, ściślejsza między naszymi uniwersytetami, która umożliwiła wyjazd studentom z Warszawy do Pekinu i studentom z Pekinu przyjazd do Warszawy, studiowanie tutaj. To było po pierwszej edycji. Teraz po drugiej edycji powstało w tym roku, w marcu tego roku, zostało powołane do życia Centrum Prawa Chińskiego, które będzie się zajmowało analizą bieżącą zmian w Chinach. Będziemy gościli chińskich profesorów. Już w przyszłym roku akademickim będzie można przyjść posłuchać o chińskim prawie z pierwszej ręki. A teraz mamy trzecią edycję projektu. W zasadzie jesteśmy w połowie, bo jesteśmy po części warszawskiej. Od 18 do 25 maja gościliśmy na naszym wydziale chińskich studentów i profesorów. Mieliśmy szereg spotkań z wielkimi korporacjami, z wybitnymi prawnikami, przedsiębiorcami, ekspertami od eksportu. Między innymi mieliśmy też spotkanie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Zgodził się przyjąć nas na audiencję. Także tych spotkań była cała masa, bardzo ciekawych i bardzo dużo się nauczyliśmy. Jednym słowem, bardzo dużo się dzieje. Jesteście, można powiedzieć, że w przeddzień zakończenia trzeciej edycji, ale mowa tutaj dokładnie o konkursie, który organizuje PZU, w którym bierzecie udział. Jest to konkurs dla Was bardzo prestiżowy, w którym staracie się o pierwszą nagrodę, gdzie do wygrania jest 5000 zł. I tutaj właśnie z tego miejsca będziemy bardzo mocno Krzysztofa wspierać wraz z studentami. Właśnie, co to za konkurs, na czym polega, co trzeba zrobić, żeby wygrać i dlaczego Wy chcecie wygrać? Chcemy wygrać, ponieważ uważamy, że nasz projekt rozwija się w tempie po prostu niespotykanym, jeśli obserwujemy nawet inne projekty w Polsce. Co roku dokładamy coś więcej do tego projektu. W każdej edycji czymś to owocuje, konkretnym. No i cóż, wystarczy wejść na stronę Studencki Projekt Roku PZU, znaleźć nasz projekt w kategorii rozwój osobisty i kariera, bo są różne kategorie w tym konkursie. Od samego początku nasz projekt wiedzie prym, ma najwięcej głosów, niemniej jednak wsparcie potrzebne. Wsparcie jest potrzebne, chociażby dlatego, żeby... Jest to też doskonała okazja, żeby dowiedzieć się czegoś więcej tak naprawdę, o czym działamy. Na stronie jest pełna prezentacja naszego projektu, opis, relacje wideo z konferencji otwarcia, z naszego pobytu w Chinach. Także mi się wydaje, że bardzo, bardzo ciekawe materiały, które doskonale opisują to, co robimy i jak to wygląda. Link oczywiście do tej całej konferencji i do głosowania znajdziecie na naszej stronie internetowej. Do tej pory ilu studentów z Polski wyruszyło do Chin? Myślę, że w ramach naszego projektu około 40 studentów, łącznie z tymi, którzy pojadą w tym roku w październiku. Nasze forum jest jakby teraz w połowie, jesteśmy po części warszawskiej, a już w październiku, 12 października wyruszamy do Pekinu na spotkania z chińskimi prawnikami, ekspertami, biznesmenami. Przez tydzień będziemy się z nimi spotykać, a na koniec jedziemy do Szanghaju, do siedziby KGHM Polska Mieć Szanghaj. Jakbyś chciał w jednym bądź też w dwóch zdaniach zainteresować ludzi właśnie kulturą chińską? Wydaje mi się, że jest to kultura tak stara, liczy sobie parę tysięcy lat,
tak odmienna od naszej, że w zasadzie wydaje się czasami, że to jest coś zupełnie z innego wszechświata. Inny język, inne obyczaje, inne jedzenie. Ale z drugiej strony, kiedy tam się już pojedzie i zobaczy to, jak wielki to jest kraj, jak potężny, to nasz punkt widzenia, który jest skupiony na Zachodzie, na Unii Europejskiej, może się trochę odwrócić. Może się okazać, że historia toczyła się w wielu miejscach, a nie tylko w Europie i w Stanach Zjednoczonych. I tam jest też jakiś środek tych wydarzeń, które są ważne w historii ludzkości. Sami sobie Chińczycy mówią, że mieszkają w państwie środka. I to też jest to jakiś punkt odniesienia, bo wiele się mówi o tym, że ten XXI wiek, który nadchodzi, będzie należał właśnie do Azji, będzie wiekiem Azji, XXI wiek, albo też wiekiem Chin. Że jeśli w tym momencie to Amerykanie pełnią rolę Rzymian, tak można powiedzieć, to wcale nie jest to przesądzone, że tak musi być zawsze. I jest pewien rywal, konkurent, który się tutaj plasuje i to jest ogromna szansa dla Polski. I miejmy nadzieję, że to będzie również wielka szansa dla Was. My wspieramy ten projekt, a Wy oddajcie swój głos właśnie na ten projekt. Wspomóżmy studentów z Uniwersytetu Warszawskiego, aby ten projekt był na pierwszym miejscu. No i pozdrawiamy z Łomży, z miasta rodzinnego, Krzysztofa.